Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Mówię wam, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci. A ci, którzy płaczą, tak jakby nie płakali. Ci zaś, którzy się radują, tak jakby się nie radowali. Ci zaś, którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali. Ci, którzy używają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać tego świata. Oto Słowo Boże. Trwajcie we mnie, a ja w was trwać będę. Kto trwa we mnie, przynosi owoc obfity. W zeszłym roku, w ubiegłym, 30 września 2020 roku, Ojciec Święty wydał piękny list apostolski, do którego przeczytania bardzo zachęcam. Nie jest długi. Z okazji 1600-lecia śmierci świętego Hieronima. On jako młody człowiek bardzo mocno się nawrócił właśnie na szacunek do Pisma Świętego i w uzgodnieniu z Ojcem Świętym przez dziesiątki lat pracował nad tym, żeby każdy człowiek wówczas żyjący w Kościele miał dostęp do całego Pisma Świętego i jak najrzetelniej przetłumaczonego. Szczególne prace jego ważne są nad Starym Testamentem, ponieważ wówczas Stary Testament był tylko dostępny dla niektórych w wersji greckiej i pewne fragmenty tylko w języku łacińskim. To jest jeden z najbardziej ważnych dla nas świętych i jego nauczanie. Niestety wielu z nas nie czytało nic świętego Hieronima, dlatego jeszcze kolejna myśl, mianowicie święty Hieronim powiedział, że te słowa Jezusa o tym, że kto spożywa Jego ciało i pije Jego krew ma życie w sobie, odnosimy do Eucharystii, w sensie do spożywania ciała i krwi Chrystusa pod postacią chleba i wina, ale również trzeba te same słowa odnosić do Pisma Świętego. Święty Hieronim twierdzi, że bez poznania Pisma Świętego, i to będzie mocne słowo, serce człowieka jest zimne, a oczy człowieka zamknięte różnego rodzaju ślepotą. To jest bardzo mocne słowo. Szczególnie dedykuję je tym, którzy być może się dużo modlą, są bardzo religijni i starają się być pobożni. I na pewno tak jest, ale niestety nie czytają Pisma Świętego. Warto do tego wrócić. Nawet jeśli ktoś nigdy w życiu tego nie robił, to mówię o powrocie, dlatego że u początku chrześcijaństwa jest słowo, które jest wprowadzane w życie. Jezus powiedział, moimi braćmi, matką, siostrami są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Pismo Święte jest dla mnie słowem życia. Otwierając Pismo Święte, spotykam się z Ojcem, z żywym Bogiem. Jest to czas głębokiej modlitwy dla mnie i też rozeznania, czego na dany dzień Ojciec ode mnie oczekuje, co chce mi powiedzieć przez swoje słowo. Często człowiek szuka pomocy w trudnych sytuacjach, u ludzi, ale jej nie znajduje. I w momencie, kiedy otwieram Pismo Święte, wszystko staje się klarowne i jasne. Karmiąc się Słowem, wiem, że idę właściwą drogą, drogą życia, prawdy. Dla mnie Pismo Święte na stałe wpisało się w moje życie, kiedy miałem 13 lat, od wieku 15 lat codziennie obcuję ze Słowem Bożym, z Pismem Świętym. Dla mnie najważniejsze chwile są wtedy, kiedy rozważam Słowo Boże i kiedy Duch Święty daje mi poznać jakąś kolejną, malutką cząsteczkę tajemnicy Boga, tego, kim On jest, tego, kim ja jestem, jaka jest prawdziwa tajemnica życia człowieka. Z mężem czytam częściej Pismo Święte, córka też czyta Pismo Święte, ale sama.
Potrzebuję też takiego miejsca dla siebie, takiej przestrzeni, też spotkania się z Bogiem. Ona ma też swoje sprawy teraz jako nastolatka, też szuka. Też przypominamy jej o tym, że warto otworzyć Słowo, nie szukać w ludziach, tylko właśnie w Bogu. Tam jest źródło i od tego trzeba zaczynać. Dla mnie bardzo ważne jest, z czego się bardzo cieszę, że jest taka propozycja, aby w tym roku przy okazji Niedzieli Słowa Bożego wrócić do przeczytania jakichś dokumentów kościelnych na temat Słowa Bożego. Pierwsza propozycja na ten rok to jest ogólne wprowadzenie do lekcjonarza. Dla mnie lekcjonarz i ewangeliarz to są szczególne księgi, bo one właśnie zawierają już nie tylko samo Pismo Święte, ale one są opatrzone pomocą do dialogu, do modlitwy z Słowem Bożym. Jest też akcent na to, abyśmy odnowili w naszych parafiach funkcję psalterzysty. Czasem się to też tłumaczy psalmisty, czyli osoby, która jest przygotowana, uformowana i ma takie powołanie do tego, aby śpiewać psalmy. Dla mnie wielką radością od lat jest to, że odnajduję dużo swojego serca, swojego życia w sercu i w pismach świętego Pawła. One są dla mnie takim żaglem, który mnie pociąga tchnieniem Ducha Świętego do przodu.